kolejny przystanek gadania. Na razie wszystko się udało i już czekamy na bramkach. Polecajkę na podróż, szczególnie samolotem. Madzia wpadła na taki super pomysł, żeby kupić każdemu owsianki takie musy, bo mają 100 ml, 100 gramów. Mega fajne rozwiązanie. Mi tylko przeszkadza w tych owsiankach to, że są troszkę takie kwaskawe, ale generalnie mega fajna opcja na podróż. Myśleliśmy, że nie będą aż tak odczuwalne ceny na lotnisku, jak przeważnie to jest w Polsce, przez to, co się dzieje teraz na rynku. Ale lotnisko nie zawodzi i ptasiemleczko kosztuje 66 zł. Dotarliśmy do pierwszego celu, czyli Syrakuzy, a dokładnie wysepka obok, czyli Ortygia. I tutaj mamy nocleg. Ona jest taka miniaturkowa ta wysepka i pospacerujemy sobie wieczorem. Dzisiaj pierwszy dzień mamy taki zwiedzania. Ogólnie wylądowaliśmy w Katanii, ale na zwiedzanie Katanii mamy przeznaczony ostatni dzień, więc tylko wypożyczyliśmy auto i od razu zatrzymaliśmy się w takiej przyulicznej kawiarence. Zjedliśmy tutaj regionalne słone przekąski. Pasuje kule. Na ciepło czy na zimno? Temperatura pokojowa. To się chyba nazywa ragu. My wzięliśmy ryż ze szpinakiem i serem. To taka jest kula. I ją smażą w panierce na głębokim tłuszczu. Jeszcze wzięliśmy croissantę z nutellą, ale to nie taki croissant francuski, powiedzmy. Jest lżejszy moim zdaniem. I jeszcze co oni wzięli? Nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale też takie słone przekąski i jedno ragu, ale takie oryginalne z mięsem i powiem, że no... Bardziej mi smakowało to ze szpinakiem. Nie wiem, czy drugi raz to zamówię, bo było spoko, ale nic specjalnego. I do tego lemoniada. No, nie byłam pewna, jaka to będzie lemoniada, czy wiecie, taka podrabiana, czy autentyczna. Jak zobaczyłam, że pan bierze świeże cytryny dla kuchu. I jak ja lubię kwaśne rzeczy, kwaśne, gorzkawe, to było tak strasznie kwaśne. A pozostała część grupki zamówiła kawę, ja jeszcze nie jestem na to gotowa. Chcę zamówić sobie kawę, ale z tutaj taką regionalną. Chyba to jest espresso, jakieś taki coś z pistacji, krem czy gałka lodów, nie wiem. Nie łapcie mnie za słówkę, ale coś takiego kojarzę. To bym chciała spróbować, bo uwielbiam pistacje. No tymi słonymi przekąskami się nie najedliśmy, więc poszliśmy do takiego supermarketu i zobaczyłam, że pan robi jakimś klientom kanapki, więc też się załapaliśmy. Taka prosta z... Nie wiem, czy to było prościutto, ale dla mnie tak. Parę plasterków serka, chyba mozzarelli. Bagietkę pan nam wpakował i była przepyszna. Wszystko takie świeżutkie i lokalne i naprawdę niedrogie, bo za cztery takie kanapki, w sumie dwie duże bagietki, podzielił nam na pół, zapłaciliśmy 6,60 euro oczywiście, a się najedliśmy. Najadłyście? Tak. No, mam prostą odpowiedź. A teraz chwilowo spacerujemy, bo czekamy, aż będziemy mogli wejść do nas. O, właśnie słyszeliście, kierujemy się do noclegu, bo już będziemy mogli się wnosić. Outfit na dzisiejsze zwiedzanie to sukienka z Reader z takimi pleckami. Ostatnio chyba wam raz pokazywałam. Jest bawełniana, więc idealna moim zdaniem na taką pogodę, bo jest upał. I do tego moje top okularki z Zalando, nie pamiętam firmy. I butki przebiorę, ale nie miałam czasu i musiałam na chwilę opuścić pokój. I tak wiem, że mam bardzo pogniecioną sukienkę, ale niestety no, w takich podróżach nie zawsze jest żelazko. Także mamo, nie bądź zła, proszę, to nie specjalnie. Niecałą godzinę temu rozpoczęliśmy zwiedzanie wysepki i patrzcie na to. Uwielbiam. To jest właśnie moje szczęście, ale mam dwa wyjścia. Dobra, trzy. Albo kupić kropelkę gdzieś tutaj w jakimś markecie i przykleić to coś do buta i po prostu w tych wakacjach wywalić te Tomsy. Druga opcja, wywalić te buty i nie chodzić w nich, ale wtedy zostaję z klapkami, japonkami i adidasami. No i jeszcze obcasy, ale to je założę tylko wieczorem, bo nie mam zamiaru cierpieć i... Oj, przepraszam. Zwiedzać w tych...
czarne. Zwiedzać w obcaskach albo kupić jakieś nowe, ale to raczej totalnie mi się nie opłaca, więc idę na razie z pierwszym planem, czyli kupić kropelkę i modlić się, żeby się trzymały, bo one są idealne na taką pogodę i na takie chodzenie, moim zdaniem. Moje stópki bardzo, bardzo uwielbiają te buty w lecie. Ogólnie Tomsy to wielka polecajka ode mnie. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Właśnie weszliśmy do sklepu, coś w stylu naszego, wszystko po złotówkę i tak myślałam, że znajdę to, czego potrzebuję, czyli super glue. Miejmy nadzieję, że zadziała. Plastic rubber. Dobra, siadaj tu i klej. No, słyszeliście, rozkaz, idę kleić. Tak się prezentuje nasz bohater. Zobaczymy, czy będzie polecajką. I w ciągu tej godziny już odleciało dość sporo. Ale ogólnie bardzo je polecam, śliczne są. Tak, zobaczymy, czy zadziała. Jeśli skleisz palca, to to będzie najśmieszniejsze. Czekaj, bo na razie nie leci. Przecież trzeba to uciąć. Przebić, odkręć. O, dziura jest. Tylko weź, tylko się nie poklej, please. Czekaj, bo to nie leci. A, bo się nie przebiło. Juniorski błąd. Co? Problemy. Jak na razie trzy osoby są potrzebne do otworzenia kleju. XD! Czekajcie. Maciek, pokleiłeś kaktusa? No popatrz, jakby strzelił. Aż się popłakałam, ale ogólnie, no, jak widzieliście, ciężko nam było to otworzyć. Maciek wpadł na genialny pomysł, żeby otworzyć kaktusem. Zadziałało, zadziałało. Kaktus troszkę ucierpiał. Działamy dalej. Dobra, na razie sklejone, ale jest jakiś taki rozgrzewający, nie dość, że klejący. Kolejna nietypowa sytuacja dzisiaj. Niektórzy by powiedzieli, że pechowa. Byliśmy w markecie. Maciek brał takie małe, jak to powiedzieć, gineczki? Takie miniaturkowe szklane. To one były zapakowane w taki sześciopak. I niestety jedna buteleczka wypadła i się potłukła. Twój talent przyszedł na mnie. Tak, Maciek przejął moje zdolności, bo no, należy do takich osób dość niezdarnych. Już nieraz stłukłam jakiś kubeczek na filmiku, a to na filmikach tylko, a na porządku dziennym dzieje się to dość często. Zrobimy mini hul. Zrobimy taki mini room tour, bo mamy genialny balkonik. Wchodzi się tutaj do pokoju, mamy łazienkę, ale aktualnie jest zajęta, więc nie będę tam wbijać. Łóżko i moich towarzyszy podróży. Pomachajcie. Hej! I właśnie tutaj mamy taką wspaniałą dziurę od kibelka, więc wszystko słyszymy, co kto robi. Tutaj nie mamy żadnych tajemnic i wychodzimy na balkonik i patrzcie na to. Ta-da! Dobra, kamera tego nie oddaje, ale jest taki super klimacik. Tutaj ludzie sobie chodzą. Tutaj spędzamy jedną nockę i rano lecimy dalej. So wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark they still see light. Even the dark. Wydarzyła się trzecia wspaniała rzecz dzisiaj. Musimy zjeść prawdziwą włoską pizzę i do tego zamówiliśmy sobie. Tak, i zamówiliśmy. No przecież nie wykończę! Może uda mi się dokończyć, zanim dojdziemy do hotelu. Zamówiliśmy butelkę wina i to gazowanego, bo już zobaczyliśmy, że jest w ofercie czerwone gazowane, a nikt z nas nie pił nigdy takiego. No i kelner przynosi butelkę wina i wiecie, pokazuje nam i zaczął tak przechylać górę, dół, ale delikatnie bardzo, żeby ten osad, wiecie, zleciał na dół i tak, nie wiem, z 5 razy to zrobił. Otwiera kapsel, a tu pff. Wytrysnęło. Połowa stołu zalane, podłoga też, także dzisiaj jest dzień pełen przygód.
A zapomniałam wam powiedzieć, że wcześniej jeszcze byliśmy w kawiarni i ja zamówiłam kawę na zimno, bez mleka i myślałam, że dostanę takie americano ze zwykłym lodem, a tu dostałam takie americano z jakimś gelato i było bardzo dobre. I do tego, no tam jakieś przekąski. Najlepszą rzeczą, którą zamówiliśmy, to z Maciekiem na pół takie, dostaliśmy na desce 4 kubeczki i 4 różne smaki gelato i to było przepyszne, bardzo. Nie było gelato. To co to było? To było... A, przepraszam, to była... Tak mi się wydaje, że to była granita, jeśli się pomyliłam, to napiszę na ekranie. Ale fajna opcja popróbować sobie różne smaki, tak taka degustacja. Prawie 21 i lecimy na mieszkanko, apartament, czy jakkolwiek chcecie to nazwać. I będziemy powoli szli spać, bo jesteśmy od 3 na nogach. I jutro musimy rano wstać, bo chcemy zobaczyć wschód słońca, bo mamy idealną miejscówkę. Więc widzimy się pewnie jutro. Wyślij im buziaczka. Oj, nie, ja buziaczka tylko dla ciebie. I dla mamusi. Mamy drugi dzień naszej wspaniałej przygody, naszych czasów. Staliśmy na wschód słońca i podziwiamy, jest przepięknie. Na początku słonko było takie pomarańczowe. W ogóle patrzcie na ten widok za nami, no obłęd. Czasami są takie różowe, o tam jest, różowe budyneczki, no to ma swój urok. I powiem wam, że ta noc była okropna. Jak byłam wczoraj, tak jak wam mówiłam, wykończona, bo cały dzień podróżowania, jeszcze łażenia, już mnie stopy tak bolały. No byłam po prostu wykończona. Mieliśmy ogólnie, no jak zauważyliście, to są takie wąskie uliczki i mieliśmy otworzony balkon na oścież, na uliczkę i niby tutaj w tych ulicach to jest takie, no ograniczony dostęp dla pojazdów i w ogóle, więc powinna być cisza. A tu co chwilę, tak mi się wydaje, że do 3, albo skuter, auta, grupa ludzi, darni się, stali pod naszym oknem. Później coś tam jeszcze i non-stop się budziliśmy. Maciek mówił, że tak samo przeżył tę noc, ale ogólnie myślałam, że będę bardziej wykończona. Wyglądam na taką, ale nie czuję się aż tak, jak wyglądam. Ale chyba to będzie dzień, w którym napiję się kawy. Albo... nie, bo jedziemy na plażę. Może pójdźmy na plażę? A zaraz spróbuję się nacieszyć jeszcze tym pięknym wschodem słońca. Patrzcie, jaka super miejscowa, tam można zejść z drugiej strony. Ludzie siedzą na skałach i jakby Maciek dobrze zauważył, że jak na razie to wszędzie są prysznice. Oby tak było w naszych miejscach plażowania. Dzisiaj przetestujemy. You go leaving them broken hearted. Eat them up like you've been starving.